Cześć, siema, z tej strony Stevex, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pokonać w prosty sposób oko Cthulhu. Także zacznijmy od tego, jak je przywołać. Przywołujemy je za pomocą przywoływaczki, która nazywa się Suspicious Looking Eye. Przywoływaczkę kraftuje się z 6 lensów, które wypadają z małych demonicznych oczu podczas nocy przy Demon Altarze. Następująca taktyka jest taka, żeby zbudować 3-stopniową platformę, jak najdłuższą. Akcesoria będziemy potrzebowali na 100% buty Hermesa. Aglet też jest mile widziany i może być na przykład szakl, ale to już zostawiam do Waszego wyboru. Oko Cthulhu ma 2800 HP, dlatego warto zaopatrzyć się w płonące strzały, aczkolwiek zwykłe też mogą być. Ilość 200 spokojnie nam wystarczy. Polecam również zaopatrzyć się w srebrny lub tungstenowy łuk. Jeśli zostanie Wam jeszcze sztabek, to w zbroję lub któreś z jej części. Również dobrze jest zaopatrzyć się w Iron Skin Potion i zaczynamy walkę. Przywołujemy oko w nocy i strzelamy do niego z łuku. Biegniemy jak najdłużej. Jeśli zbudujemy krótką platformę, będzie trzeba oko często wymieniać, ale dobrą taktyką jest na przykład zbudowanie sobie platformy na cały świat i wtedy tak naprawdę ono nigdy nas nie dosięgnie. Strzelamy z łuku i tak naprawdę to jest tyle, ponieważ z płonących strzał bardzo szybko schodzi oku życie. Gdy będzie miało około połowy zdrowia, przekształci się w drugą fazę, w której ma więcej damage'a, aczkolwiek jest bardziej podatna na nasze uderzenia. To było na tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam do subskrypcji, lajka. To było na tyle.